Witam was. Kolejny odcinek z Amnezji Mroczny Obłęd. Jaki fajny prosiaczek. Przepysznie po prostu. Przepysznie. Wow! Kurna, to działa! Ten kwas działa! Ty myślę, w ogóle chyba napiłeś tego kwasu i pozdychały. Wow! Masakra! A da się taką miskę spalić? Taki kapelusz chiński? Wow! Ale mega! Butelka jest na tyle wąska, szyjkę, że próbna wlania poparzeniami, ale pomysł z wykorzystaniem szklanego naczynia jest bardzo dobry. Ej, ale fajna ta w sumie. Taki easter egg czy coś takiego w sumie, nie? Myk. Patrzcie, gdyby nie ten chleb, to mnie zauważył tych krzesiw. Widzicie? Warto się bawić wrzucanie do celu w Amnezji Mrocznowym. Dobra, bez przedłużania lecimy. Pamiętam, że ogólnie tam był gdzieś potwór. Więc trzeba uważać troszeczkę. Mamy ten kwas w ogóle? Mamy ten kwas. I teraz ten kwas musimy użyć do tych drzwi gdzieś tam, ale nie pamiętam w sumie do jakich tam dokładnie. Ale wiem, że do jakichś jest potrzebny. Więc ruszajmy. Ja się obawiam, bo tutaj ogólnie poszedł sobie ten potworek. Więc boję się, że on gdzieś tutaj sobie będzie mógł czyhać. Ale... I co, pójdźmy teraz w tą stronę. Ogólnie tędy jeszcze nie szedłem. Więc może warto tędy też pójść. O, to co jest z tobą? Stary. A little bitch. Co mi się wydaje, że... Hey, anybody, help! Christ, I don't believe this. Why? I mean, why? What do you deserve this? I mean, it can't be. Do I deserve this? It wasn't my fault. Why did he have to go in there? Don't go into burning houses. He should have known better. Tu porywał tych gości prawdopodobnie. Porąbane. Chodźmy do tej drzwi teraz. Może też być jakieś wspomnienie. Wow! Jezus Maria, cześć typie! Nice and hot. Nice. Może mi, nie wiem, dadzą... A zresztą mi tak nie zarabia na filmach, halo. Więc to i tak bez znaczenia. Mam kolejną notkę. 1839. The nightmares woke me in the early morning. And for a moment I forgot where I was. Shortly after there was a knock on my door. Alexander had heard my screams and asked me to join him in the parlor. As we drank our tea, Alexander began to tell me what he knew. It seems like the orb I found casts a long and dark shadow. It's not only a powerful item, but a dangerous one. Simply by touching it, you invoke the powers within, and if you are too weak to control it, it will devour you. The shadow is a sluggish thing. Lagging behind the wielder, killing anyone or anything in its path to reclaim the orb. I said I didn't care about its powers and that I should throw it away. Alexander advised against this, as I'd still be a part of the path to the orb and eventually suffer death. Having the orb, I would at least have the chance to fight back when the time came. I asked Alexander what he meant when he said he could protect me. And he answered that things can be done, but at a price. Kurde, to w ogóle
No, oczywiście. Nie ma, spaduwa. Mnie tu nie ma. Mam nadzieję, że nie będziesz wyważać tych drzwi, typie. Po co ja w ogóle je zamykałem? Mogę zobaczyć jak przez te kraty jakoś? Tam jest? Nie, chyba go nie ma już. Chyba nie ma. Albo sobie wszedł do jednych z tych pokoi. Dobra, sayonara typie. W tą stronę jeszcze nas nie było. I tu byliśmy, pamiętam to krzesło. Dobra, idziemy teraz w stronę magazynu. Czy tą kłódkę mogę jakoś, nie wiem, skwasić tym? Mogę sobie jakoś przyspieszyć drogę. Kwas ciężko uszkodził kłódkę. Mogę na przykład to tym pyknąć. O, mogę, super. No nie. Spaduwa. Wejście do cysterny. A nie, to jest wejście do cysterny, okej. Myślałem, że to jest ten. Myślałem, że to jest jakieś skrócenie drogi. W sensie tam jeszcze dookoła się szło. Poranne słońce zaświeciło między sosnami, ukazując coś tam, coś tam. Wow. Co to jest w ogóle za miejsce? So you used the drain sewers as a means of transport? Yes, they were built to divert water from an underground spring and are quite spacious. It seemed only natural to incorporate it into the overall structure. But we won't be using it. Not today. The flow is seasonal, and when the spring runs dry, the damp tunnels produce a rather poisonous type of fungi. There is an antidote, of course, but we won't be bothering with it today. Come, this way instead. We're almost there. No to kurde, niezłe miejsce, co zrobiłeś, Aleksander. Dziwnie jest, że ciała trzeba nasmarować przekładnie. Musimy jakiś widocznie smar znaleźć. W ogóle mamy ten... Mamy nadal ten motek i dłuto. Czy jeszcze się tam do czegoś przyda? Mogę się tam jakoś dostać? Ciekawe, czy mógłbym się tam jakoś dostać, na przykład układając tu skrzynki, jedna na drugiej. W sumie to by było ciekawe. W ogóle, co to jest za wejście? A nie drgną. Dobra, jedyne miejsce, do którego mogę iść, to tam. No dobra, więc chodźmy. Odsączacze oleju. Potrzebujesz czegoś... Naczynę. O właśnie, możemy sobie tego to napełnić. Szklany cój z olejem. I możemy teraz nasmarować te przekładnie. Tak? O to w tym chodzi? Okej. Coś się stanęło, ale co? Ta rura jakoś idzie tutaj. Nie wiem, co się w sumie stało. Coś zrobiłem na pewno. W sensie coś zrobiłem. Mogę jeszcze raz? Nie musisz ponownie napełniać naczynia. Okej. O nie. O nie. Znowu ta woda. Serio. Dobra, słuchajcie, w tym miejscu sobie zakończymy. To jest w ogóle fajne miejsce na zakończenie odcinka. Od tego miejsca sobie zaczniemy kolejny odcinek z Amnezji Mroczny Obłęd. Tak więc tutaj się żegnamy. Na razie, trzymajcie się i do kolejnego odcinka z Amnezji Mroczny Obłęd. Na razie, trzymajcie się. Pa, pa. Pa, 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 pa. No, to na razie, cześć. Pa, pa, pa. No, to cześć, pa, pa, pa. Pamiętajcie dać lajka. No to cześć.